Dobry wieczór Państwu, jak to przed momentem szło, a oni, no to i oni, uczestnicy dzisiejszego programu. Wanda Nowicka, była wicemarszałek Sejmu, reprezentująca Nową Lewicę. Dobry wieczór Pani poseł. Dobry wieczór Państwu. Gdzieś tam hen na łączach w Polsce, Gabriela Lenartowicz, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam Panią poseł. Witam w Krzanowicach pod Racibożem. Witamy Panią poseł, pozdrawiamy mieszkańców Raciborza, jak i Krzanowa. Tadeusz Woźniak, Solidarna Polska. Jeszcze raz Pani poseł. Krzanowic. Krzanowic, dobrze. Pan poseł Tadeusz Woźniak, Solidarna Polska. Dobry wieczór Panu, Panie pośle. I Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór Panu, Panie pośle. Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór Panie redaktorze. Proszę Państwa, to wy, oni. No tak ciekawie, tak w tej polityce naszej krajowej to już tak zawsze będzie, czy nie, Pani Marszałek? No chyba będzie, w każdej polityce tak będzie. Ale jak, a wy? Polityka polega właśnie na ścieraniu się różnych poglądów, różnych środowisk, różnych ugrupowań. I prawdę mówiąc, bardzo dobrze by było, żeby to ścieranie się nie było tylko, nie było oparte na niechęci i nieżyczliwości, tylko na różnicy poglądów i dochodzeniu do najlepszego rozwiązania, wspólnego konsensusu. No tak, na razie u nas chyba to jest... Tak, a wy. No tak się nie dojdzie do konsensusu. No panie redaktorze, ale przecież to wasza redakcja bardzo dużo też robi, żeby ciągle było a wy, no. Jest winien, także, no jest bądźmy szczerzy, ja jaka sytuacja ale wygląda. W jaki sposób? No w taki sposób, że ciągle mówicie, a ci to to, a ci to tamto, prawda? Więc jakby i pani w związku poseł, z tym ale mniej rozmawiam. Nie podchodzę do tematu. Ale ja nie, ja pytam kulturalnie. Panią poseł, a nie, pani no poseł ja mówi wasza redakcja. Nie, bo ja tłumaczę, że gdybyśmy się bardziej skupiali na problemach, także w debatach telewizyjnych i na tym, jak je rozwiązywać, a mniej na tym, kto co, to wtedy może te dyskusje byłyby i spokojniejsze, a jednocześnie bardziej produktywne. I nie mówię tylko o debatach telewizyjnych, ale mówię również o debatach parlamentarnych. No ale w parlamencie niestety tych debat nie mamy. Jak poseł czy posłanka na mównicy ma jedną minutę, no to... No pamiętam czas, jak było 10 sekund. Tak. To rzeczywiście wiele marszałek. Się nie da powiedzieć. To się wiele nie da powiedzieć, a już na pewno uzgodnić. Pan poseł Woźniak, panie pośle, a ta amnezja polityczna, to kiedy ona dopada takiego polityka czy posła? Po jakim czasie? Nie wiem, czy to jest... Jedno głosowanie, po czym się mówi, ja byłem za. No ale pan głosował przeciw, ale byłem za. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest związane z wiekiem, czy to jest związane z nawałem spraw, bo to różnie może. Oczywiście też sobie zaczynam żartować, podobnie jak pani poseł, była łaskawa posługiwać się żartem. Często politycy, a szczególnie politycy dzisiejszej opozycji, wygłaszają swoje kwestie w zależności od zapotrzebowania politycznego. I tutaj trzeba przyznać, że to wy, my, czy też nieważne, jak pani powiedziała, nieważne kto, prawda, co, nie, to jest podstawa, to jest najważniejsza sprawa, kto i co w polityce, bo przecież to trzeba pokazać, czym się różnimy i jakie są nasze cele i czy nasza działalność skutkuje dobrze dla państwa i obywateli, czy też jest to działalność szkodliwa dla państwa i obywateli. A jeśli się swego czasu prowadziło szkodliwą działalność dla państwa i obywateli, rządząc krajem, to dzisiaj nie można tłumaczyć, że się robiło dobrze, albo że w ogóle pewne elementy nie miały miejsca, bo mówienie o tym, że Platforma wymyśliła 500+, mówienie o tym, że Platforma tutaj zapewniała, żeby Polska nie była uzależniona od rosyjskiego gazu, czy też od rosyjskiej ropy, no przecież wie, to między bajki można włożyć. Dlatego też uważam, że pamięć zawsze jest lepsza niż amnezja, tak bym to określił. No tak, ale jest jeszcze takie określenie pośrednie, pamięć wybiórcza. A to te... Pani poseł Lenartowicz. Ja sądzę, że to, o czym pan mówi, czyli taka przepychanka, wy to, a wy tamto, wynika tak naprawdę z takiej specyficznie pojmowanej polityki codziennej, historycznej, którą uprawia PiS i akolici. Odnosząc się stale do, to zresztą przed chwilą mój przedmówca zrobił, odnosząc się stale do przeszłości i porównując i wytykając, szukając ziarnka w oku, czy źdźbła w oku, a nie widząc belki w swoim. Ja bym chciała, żebyśmy się spierali, owszem, bo to jest istota polityki, ale żebyśmy się spierali na rozwiązania do przodu, a nie odgrzebywali bez przerwy, co tam kto w jakiej notatce komu napisał. Przecież to wystarczy to poobserwować. My
co my uzyskamy z tego, że to będzie taka przerzucanie się i licytacja i wytykanie, co się zrobiło źle, a co się zrobiło dobrze. Pan, możemy takie dyskusje prowadzić, kiedyś takie były modne też debaty, co by było, gdyby Jagiełło poszedł po Grunwaldzie dalej na Malbork. Powinien był pójść od razu i to nawet nie ma nad czym dyskutować. To był największy jego błąd, taka propa. Ale zapomnijmy. Oprócz jakiejś w tym przypadku historycznej i intelektualnej rozrywki wnoszą taka jatka pseudopolityczna, bo to jest wtedy żonglowanie często faktami, które są faktami... Pani poseł, ale sama pani pomyśli, że gdyby zakon krzyżacki Najświętszej Marii Panny, zakon szpitalny, notabene domu niemieckiego, został rozgromiony w roku 1410, to nie musielibyśmy czekać do hołdu pruskiego w roku 1525 bodajże. To jest, no ale właśnie takie debaty, jeśli się towarzysko odbywają, w dobrej atmosferze, to owszem, ale to nic nie wnosi do bieżącej i polityki perspektywicznej. No tak, ale pamiętając o historii, my zawsze budujemy przyszłość, pani poseł. I powiem szczerze, ja się czuję taki troszeczkę skonfundowany, albo używając tego języka już bardziej takiego nowoczesnego, żeby nie iść w jakiś barok, czy jeszcze w innych udziwnień językowych nie szukać, a iść filmem, to ja czuję się jak wstrząśnięty, niezmieszany. Kiedy słyszę, że po 10 latach politycy na przykład zaklinają rzeczywistość i mówią, że no oni przecież nie chcieli sprzedawać Lotosu. No jak nie chcieli, jak było głosowanie ustawy w Sejmie. I to głosowanie wtedy Platforma z PSL-em przegrała. No tak było, ja takie są fakty. Po pierwsze. Nie była pani, wtedy to fakt. Ale oceniajmy tak naprawdę po czynach, a nie po domniemaniu. Przede wszystkim ustawa w Sejmie była ustawą... bodajże społeczną. Jaką społeczną? Społecznicy nie chcieli sprzedawać Lotosu Rosjanom, wręcz przeciwnie. Społecznicy wychodzili na ulicę i protestowali wtedy. Ale ta ustawa, o której pan mówi, to była z inicjatywy właśnie społecznej, wniesiona do Sejmu, by zabronić rządowi sprzedawanie. Normalnie do tego, do sprzedaży nie jest potrzebna ustawa. Nie była to przedłożenie rządowe. Ale tak mówię... Polacy musieli obronić państwo przed tym rządem po prostu. Zostawmy to. De facto nikt Lotosu nie sprzedał. To dzisiaj obecny rząd sprzedaje. I to są fakty. A nie domniemania i szperanie kuluarów. Pani poseł, ale to teraz odrobina uczciwości. Ale co się stało? No właśnie, co się takiego stało, że Lotos nie jest sprzedawany, a sprzedawana jest tylko część stacji benzynowych. Lotos to nie jest tylko i wyłącznie stacja benzynowa. Nie jest. Oczywiście. To jest, my wiemy z jakiego powodu, bo PiS myślił sobie ogólnonarodowy, wszechświatowy koncern paliwowo-energetyczny i chcąc móc połączyć te podmioty duże, musiał uzyskać zgodę. Komisji Europejskiej. Komisja Europejska nakazała polskiemu rządowi odsprzedanie części stacji. Pochodzi o przeciwdziałanie tworzenia monopoli, które mogą na rynku zaburzyć ten czas. Ale panie redaktorze, my dalej brniemy w to samo. Czy my dzisiaj nie powinniśmy debatować o tym, co zrobić, żeby jak najszybciej odejść od paliw kupowanych z Rosji za ciężkie pieniądze? W ciągu 3 miesięcy już od wybuchu wojny zapłaciliśmy Rosji Putina 5 miliardów złotych więcej za import. Zgadzam się z panią poseł, tylko od razu poproszę o jedną najistotniejszą rzecz z mojego punktu widzenia jako konsumenta chociażby i odbiorcy gazu, czy też skazanego na gaz, bo innej alternatywy dziś nie mam. Chociaż pewnie gdybym mógł palić węglem, paliłbym węglem, bo wychodziło do niedawna zdecydowanie taniej, aniżeli ogrzewanie gazem. Proszę mi powiedzieć, które państwa za wyjątkiem Polski, Litwy, Łotwy i bodajże Estonii wprowadziły tak rygorystyczną ustawę dotyczącą węglowodorów pochodzących z Rosji, ich importu na terytorium Unii Europejskiej, jak właśnie wymienione państwa. Które jeszcze państwa podjęły takie ustawy? Ależ oczywiście i to jest dobre, zwłaszcza, że od długiego czasu
Polska prowadzi, i to różne rządy, prowadzą politykę dywersyfikacji, uniezależniania się od... Ale to w jaki sposób w takim razie poprzedni rząd przed PiS-em uniezależniał się od rosyjskich węglowodorów? Panie redaktorze, dzisiaj pani Ursula von der Leyen ogłosiła nowy projekt do dyskusji unijny, który pozwoli Unii Europejskiej, także i nam, szybko wycofać się z paliw kopalnych. Ale my się już wycofaliśmy, pani poseł. Ja przypomnę, że pani jako ustawodawca głosowała nad ustawą, która przeszła przez polski parlament, zgodnie z którą import rosyjskich węglowodorów do Polski jest zakazany. Nie ma go. Ale on nie jest od dziś zakazany, prawda? My musimy skutecznie się uniezależnić. Przecież w tej chwili rafinerie nasze jeszcze nie są całkowicie dostosowane do przerobu innej niż rosyjska ropy. My musimy przyspieszyć przede wszystkim transformację energetyczną, która nam prawdziwie będzie pozwoli uniezależnić się od rosyjskich węglowodorów. To, co wspomniałam, Unia Europejska chce 300 milionów euro w najbliższym czasie przeznaczyć... 300 miliardów, miliardów, pani poseł. Miliardów. Miliardów, nie milionów. Miliardów, oczywiście. Na ten cel, i to 72 miliardy euro w dotacjach i 225 w niskoprocentowanych pożyczkach dla całkowitej dywersyfikacji, przede wszystkim ograniczenia zużycia paliw, bo to jest najlepsza droga. Przypomnijmy sobie, jaki skok zrobił świat w czasie kryzysu w latach 70. dotyczący ropy. Ile, ograniczając zużycie, jak w dużym stopniu świat się uniezależnił od dyktatu. My mamy tę samą szansę, zwłaszcza, że jesteśmy technologicznie już zaawansowani, ale przede wszystkim musimy ograniczyć zużycie. I tu też są środki, na przykład na ograniczenie strat ciepła w naszych domach. My mamy 4,5 miliona domów mieszkalnych, tylko jednorodzinnych, które wymagają ograniczenia strat ciepła. W tej chwili na samą tylko renowację leżą pieniądze w Unii Europejskiej, to jest blisko 8 miliardów euro, po które Polska nie sięga, bo nie może się wygruzić z prostą strategią termomodernizacji budynków. Pani poseł, ale sama termomodernizacja, o ile jest istotna, ja tego nie neguję w żaden sposób, o tyle radykalne odejście chociażby od węgla spowoduje to, że ludzie będą skazani na... będą wykluczeni energetycznie. Tłumaczę już, na czym to będzie polegało. O ile przez pierwszy miesiąc, a nawet zakładając dwa... Pani poseł, ja wytłumaczę, o co mi chodzi. Otóż obawiam się, publicystycznie... Mam odpowiedź na to. No to od razu w takim razie odpowiedź. Jak pani ma odpowiedź na moje pytanie, to bardzo proszę. Bez pytania. W ubiegłej kadencji była dwa razy złożona ustawa nasza klubowa, mojego autorstwa, która ma zlikwidować ubóstwo energetyczne z powodu ciepła, bo polskie rodziny wydają grosz środków na energię właśnie na ciepło, która ma wspomóc przejście na właśnie i ograniczenie zużycia, i przejście na odnawialne źródła energii przy dużych dopłatach, które spowodowałyby, że każda rodzina w Polsce mogłaby skorzystać po pierwsze ze środków na inwestycje w swoich mieszkaniach, także w wielorodzinnych budynkach, a po drugie spowodowałoby to znaczne obniżenie wydatków na energię cieplną, co przy dzisiejszych rosnących cenach tradycyjnych nośników, w tym węgla przecież, jest niezwykle istotne, i to jest potrzeba chwili. O tym powinniśmy rozmawiać, o to się spierać. Jak to zrobić, żeby to zrobić skutecznie, żeby polskie rodziny było stać na czyste i tanie ciepło. Proszę państwa, to tak, żebyście państwo nie mieli wątpliwości też najmniejszych, jeśli chodzi o to ciepło czy energię cieplną w naszych domostwach, jak również energię elektryczną, to my w Polsce jakkolwiek i tak odczuwamy ten wzrost cen za energię, to płacimy i tak stawki jedne z najniższych w Europie. W związku z powyższym bo są jeszcze pod kontrolą. No tak, one już długo pod tą kontrolą też nie będą, to prawda. Natomiast... Oczywiście.
Ale to dokładamy do tego w inny sposób z budżetu. To jest jeden tort. Jest jeden tort, który się buduje z naszych podatków. Pani poseł, to ja pani powiem, czego ja się obawiam, jeśli chodzi o wykluczenie energetyczne. I pan poseł Telus już w boksie jest, już zabiera głos. Wie pani, ja się boję tego, że ludziom się dziś odbierze możliwość, chociażby przez windowanie cen węgla, odbierze się możliwość ogrzewania swoich domostw węglem, a takich domostw jest multum i szczególnie środowisko rolnicze wie o tym najlepiej, które nie ma na przykład dostępu do gazu, a które przemysł swojej produkcji przemysłowej i rolniczej raczej nie będzie z samej fotowoltaiki w stanie zapewnić, szczególnie w okresie zimowym, czy jesienno-zimowym, czy nawet jesienno-zimowo-wiosennym. I teraz boję się czegoś innego, że ludzie przejdą na... 5 miliardów metrów sześciennych biogazu. Pani poseł, ale ja wiem, tylko, no tak, tylko jak się zapytam, ile pani poseł, ile biogazowni Platforma Obywatelska otworzyła? Ile? A ile PiS otworzył? Ale nie, no, a widzi pani. Ja się nie pytam o PiS. O PiS zapytam Roberta Telusa za moment. I mówmy, panie redaktorze. Pani poseł, ile Platforma otworzyła biogazowni? Możemy wspólnie zrobić, a możemy zrobić dużo. No jedna możecie, ale to wcześniej nie mogliście dużo zrobić? A wcześniej nie mogliście dużo zrobić? A teraz też możemy zrobić. A, no to Robert Telus. Ile biogazowni otworzyła Platforma Obywatelska? Nie wiem, ile otworzyła biogazowni Platforma Obywatelska. W tej chwili działa w Polsce 134 czy tam 135 biogazowni. Oczywiście, że jest to mało i powinno być tych biogazowni więcej. Z tym, że my musimy też wiedzieć o tym, że biogazownie, bo tak... Z biogazowniami jest tak, że bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze. Jeżeli mówimy o wkładzie do biogazowni i mówimy do wkładzie do biogazowni o odpadów różnych, czy to nawet z przedsiębiorstw spożywczych, czy ze sklepów i o takim wkładzie odpadów, to jest w porządku. Ale źle by się stało, gdybyśmy budowali biogazownie... Po to, żeby je napędzać kukurydzą. Po to, żeby je napędzać kukurydzą, bo my musimy zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe. To jest jakby jedna rzecz. Oczywiście biogazownie tak, bo to jest jak najlepsza produkcja energii, bo ani wiatr, ani słońce nie ma stabilności, tak jak ma biogazownia, ale to też musi być robione z rozsądkiem. Więc musi być to robione z rozwagą. To jest jakby odpowiedź na to. Ale panie redaktorze, proszę mi pozwolić jeszcze dwa słowa powiedzieć o tej uczciwości, o tym wy, co pan redaktor zaczął. Wy, my... Jeżeli ktoś buduje swoją politykę na kłamstwie, to zawsze będzie właśnie ta debata tego typu. Wy, my, oni, zawsze będzie kłótnia. No, jeżeli wrócimy do tego, co robiła Platforma Obywatelska za swoich rządów, za Donalda Tuska rządów, jeżeli mówimy nawet o uzależnieniu się od Rosji, nie tylko Polski, bo jeżeli to tylko by chodziło o Polskę, to jest jeszcze dla nas ważne, ale to nie jest jeszcze całość tematu. Problem jest taki, że Unia Europejska cała się uzależniła, Europa się uzależniła i Donald Tusk tym pomógł. Dzisiaj ten sam Donald Tusk wyjeżdża do Polski, znaczy na wsie polskie, na przykład dzisiaj, i on mówi, że nie, on chciał się uniezależnić od Rosji. Kłamstwo. Po prostu nie odpowiada polityk za swoje słowa. I to jest najgorsza rzecz. Mówi, że nie podniesie VAT-u, zostaje premierem, podnosi VAT. Mówi, że nie podniesie wieku emerytalnego, zostaje premierem, podnosi wiek emerytalny. I dzisiaj mówi, że nie. On tak naprawdę to nie chciał podnieść wieku emerytalnego, to tylko i tak dalej, i tak dalej. Tak, to komuś... jak tam zrobił, my chcieliśmy zrobić 500+, to jest najgorsze, że jeżeli nasza opozycja w Polsce buduje swoją politykę na kłamstwie. My chcemy zmienić, my też popełniamy błędy, ale do tego błędu dzisiaj, gdyby wyszedł Donald Tusk i powiedział tak, popełniłem błąd, nie słuchałem Prawa i Sprawiedliwości, nie słuchałem profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mnie przestrzegał przed tym, bo przestrzegał kilkakrotnie, to i do dzisiaj byłby urósł w oczach. A on dzisiaj wychodzi, nie, ja tego nie mówiłem. Jeżeli polityk nie odpowiada za swoje słowa, jeżeli polityk buduje... Ale sytuacja... spokojnie, ja panu nie będę zabierał głosu, ale zrobię wtręt taki krótki. Sytuacja jest o tyle niesmaczna, że gdyby rzeczywiście kiedyś czy ten, czy inny polityk nie wypowiedział takich słów i gdyby te słowa, co gorsza, nie zostały zarejestrowane i co gorsza, jeszcze teraz na przykład odtwarzane i on dalej twierdzi, że to nie on i że on tego nie mówił, to... Ja wiem, że teraz w języku politycznym utarło się takie określenie fake news. Tylko trudno pod pojęciem fake newsa zakwalifikować czy podporządkować, podciągnąć pod to pojęcie, pani marszałek, wyraz kłamstwo.
Ale to jest naprawdę, nie, to jest inaczej. To jest ta prawda goebbelsowska. To znaczy, tak będzie kłamał, 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 że ludzie mu w to uwierzą. I tym, i tą torem idzie jak to obecna, trzy razy, obecna, trzy razy obiecać, to jak raz zrealizować. Tak jest, tak? Obecna kłamstwo... opozycja i Donald Tusk. I na tym buduje swoją siłę. I to jest straszne, bo ja wiem o tym, że ja się mogę pomylić i poseł Woźniak się może pomylić, ale trzeba mieć odwagę i powiedzieć, dobra, pomyliłem się, dziś robię inaczej. A on buduje swoją siłę na kłamstwie. I to jest najgorsze w całej polityce. A kłamstwo 100 razy powtórzone staje się prawdą. Tak jest. Goebbelsowska prawda to jest. Goebbelsowska. Tylko się pani poseł Lenartowicz, no chciałbym, jeśli mogę... Ale to zróbmy tak. Pani poseł Lenartowicz, pan poseł Woźniak i pani marszałek. Tak się składa tylko, że jedynym politykiem prawomocnie skazanym przez sąd za kłamstwo jest premier Morawiecki. I proszę wziąć to pod uwagę, jeśli państwo, panowie, opowiadacie takie bzdury. No oczywiście Donald Tusk, pani poseł, nie kłamie w ogóle. Pani poseł, nie jest tajemnicą, że w Senacie w tej chwili trwa dyskusja senatorów nad uchyleniem immunitetu marszałkowi Senatu. Co prawda senacka komisja rekomenduje głosowanie przeciwko temu wnioskowi. A jak pani myśli, jak powinien się Senat zachować? Zagłosować za czy zagłosować przeciw zdjęciu immunitetu marszałkowi? Gdyby sytuacja była normalna, a wymiar sprawiedliwości w Polsce był wymiarem sprawiedliwości, zwłaszcza w tej części prokuratorskiej, rzeczywiście bezstronnym i profesjonalnym, nie widziałabym, to po pierwsze, taki wniosek by nie został złożony, bo on to się kupy nie trzyma, mówiąc zupełnie kolokwialnie. Ale przepraszam, co się kupy nie trzyma, pani poseł? Nie, bo 20 osób, pani poseł, które zeznaje, że dawali łapówki, jest za mało. Znaczy, tak? Proszę państwa, żeby była sprawa jasna, samo postawienie zarzutu nie oznacza, że ktoś jest winny. O winie póki co szczęśliwie decydują jednak niezawisłe, niezależne sądy. I to one są tym głosem, tym sądem ostatniego słowa i to one twierdzą, winny albo niewinny. W związku z powyższym już dzisiaj wyrokowanie jest co najmniej nie na miejscu. Nawet nie prokuratura, jeżeli mówi. Ale proszę mi dać dokończyć. Tak by było, gdyby nie to, że w tej chwili prokuratura używana jest do nękania politycznego, a niekoniecznie do prowadzenia. Pani poseł, ale sprawa jest też taka prosta i przy prokuratorze można powiedzieć, że odmawia się składania zeznań i sprawa trafia do sądu i wtedy się liczy na sąd. Nie rozumiem. Poza tym pani z całą pewnością wie też z doświadczenia, ile było takich przypadków, że ludzie opowiadali niestworzone historie prokuratorowi, a później sąd tę historię weryfikował. Poza tym przed sądem również, sądem istnieje możliwość cofnięcia swoich zeznań. Możliwości jest wiele. Mówimy o sytuacji takiej, kiedy postępowanie prokuratorskie staje się politycznym nękaniem. Ale pani poseł, prokurator nie wydaje wyroków. Prokurator nie wydaje wyroków, pani poseł. Ja rozumiem, oczywiście, ale no przecież pani wie o tym. A pani sama mówi niejednokrotnie, że sądy w Polsce są niezawisłe. No to dlaczego? Jeżeli marszałek Grodzki jest niewinny, to proszę bardzo, niech złoży immunitet i niech pójdzie do sądu i niech udowodni, że jest niewinny. Proste, to jest takie proste, że dla mnie aż dziwne, że próbujecie w ten sposób okłamywać Polaków. No. Pani poseł Lenartowicz kończy myśli, pan poseł Woźniak. Przede wszystkim prokurator ma obowiązek poważnie i merytorycznie uzasadnić wniosek o uchylenie immunitetu. I tego nie uczyniono. Zrobiono z tej instytucji sposób na polityczne nękanie. Można kogoś szczerze... Pani poseł, ale proszę się nie gniewać. Ale ja mam tylko taką, jedną prośbę, ponieważ pani poseł, podobnie jak i... Od czego? Głosowanie. Gdyby było inaczej, to nie byłoby instytucji immunitetu i nie byłoby głosowania. Pani poseł, jeżeli pani zapytałaby o moje zdanie, czy immunitet posłowi i senatorowi jest potrzebny, ja bym odpowiedział, że nie. Podobnie zresztą jak i całej innej grupie ludzi, którzy są uprzywilejowani, mają immunitety. Poza tym, wie pani, ja pragnę przypomnieć, że chyba jednym z kiedyś
postulatów niejednej partii było zniesienie immunitetu, ale dziwnym trafem te immunitety jak były, tak są i pewnie jeszcze długo będą. Pan poseł Woźniak. Pragnę tylko podkreślić, że immunitety są w tej chwili niezwykle ograniczone. Ja w odróżnieniu do pana redaktora jestem zwolennikiem pozostawienia immunitetu, jeśli chodzi o wypowiedzi posła i senatora jako przedstawiciela narodu, kiedy mówi z trybuny sejmowej czy senackiej, bo gdyby było inaczej, to takie różne partie, nie chcę tutaj wskazywać palcem, które by ewentualnie doszły do władzy, mogłyby wsadzać do więzień ludzi tylko za to, że mają inne poglądy na określone sprawy. Dlatego też w tym zakresie, bo jest ten immunitet formalny, immunitet materialny, ale nie będziemy wchodzili teraz w te szczegóły. Natomiast w tym zakresie uważam, że immunitet powinien pozostać. Co do zaś pana marszałka Grodzkiego. No przecież to wszystko się wpisuje w tą słynną doktrynę Neumanna. Dopóki jesteś z nami, to ci się nic nie stanie, prawda? Tam chodzi jeszcze o sądy, że tam nikt cię tam w sądzie nie ruszy. Ja pragnę przypomnieć, ilu już posłów i senatorów związanych z Platformą Obywatelską zostało skazanych prawomocnymi wyrokami sądu, a następnie zostali zwolnieni z odbywania kary, nawet po prawomocnym skazaniu na tam wieloletnie więzienie. No to, proszę pani, to wtedy, jak pani mówi o niezależnych sądach, czy te sądy mówią, że jak skazujemy, to każdy obywatel jest taki sam i idzie odbyć karę w zakładzie karnym, ale jeżeli jest to polityk Platformy Obywatelskiej, nawet jeżeli jest skazany, to po prostu do zakładu karnego nie idzie, bo jest na wyjątkowych warunkach. Pragnę przypomnieć także panią Beatę S., znaną z afery roku 2007, o ile pamiętam, i tam lata następne, kiedy toczyły się... Odrolnienie ziemi na Helu, zdaje się chyba wtedy. Kobieta, która na oczach nas wszystkich to brała łapówki i nagle sąd twierdzi, że no, ona niby jest winna, prawda, ale de facto niewinna i tak dalej. I kiedy pan senator Rulewski, ale proszę pani, pani mówiła bardzo długo, ja bardzo cierpliwie pani słuchałem. Panie pośle, tam się w ogóle ta sytuacja skończyła dość kuriozalnie, bo biedna pani, ta płacząca taka, była wtedy posłanka, jeszcze zadośćuczynienie od sądu dostała. Tak, oczywiście. A pan senator Rulewski zapytany na temat... Ale pani poseł, bardzo panią proszę, cierpliwie tutaj słuchaliśmy pani rady. Pani poseł, panie pośle, ale to jest utrudnienie o tyle, że pani poseł Lenartowicz jest daleko i wolałbym, żeby pani poseł była w studiu. Trochę inaczej się rozmawia. Proszę mnie też zrozumieć, ja muszę ten przynajmniej starać się ten czas podzielić w miarę równo. Pozwoli. I kiedy... Ale nie można bez poparcia faktu pytać, jaki ja bym chciał tylko ułaskawienia. Gratuluję pani poseł uporu. Kiedy pan senator Rulewski pytany o sędziego, który wskazywał panią Sawicką, czy to był jakiś sędzia Platformy, przepraszam, cytuję to z pamięci, no wyraźnie do dziennikarza powiedział, no przecież nie mógł być z PiS-u, skoro ją wskazywał. Więc mówienie o tej niezależności sędziowskiej przez państwa jest naprawdę taką samą hipokryzją, jak i te liczne kłamstwa, ta amnezja, bo jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co pani mówiła. Proszę pani, powiem to jako historyk. Nie byłoby teraźniejszości i przyszłości, gdyby nie było przeszłości. A jeżeli nie rozumiemy przeszłości, to nic nie będziemy znaczyć w teraźniejszości, a prawdopodobnie i w przyszłości. I proszę sobie dlatego też nie możemy mówić, że nasz świat, czy w ogóle wszystko zaczęło się dzisiaj, albo może za rządów Platformy Obywatelskiej. Bo to kiedyś, co było pierwsze? No pierwsza była Armia Czerwona, kiedyś taki był dowcip. Na początku był chaos, prawda? Nie, na początku to była Armia Czerwona. I takie to kiedyś były... I Armia Czerwona wynalazła pierwszy rower. na strychu Niemca. Więc to są właśnie tego typu prawdy. My się tu możemy oczywiście uśmiechnąć się, natomiast nie wolno zaklinać rzeczywistości, nie wolno posługiwać się nieprawdą. I tak jak powiedział słusznie pan poseł Telus, całkowicie się z nim zgadzam. Jeżeli popełniliśmy kiedykolwiek jakikolwiek błąd, należy się przyznać i przeprosić. I robić wszystko, aby tych błędów nie popełniać. Naród nie po to nas wybiera, żebyśmy popełniali błędy. Naród wybiera nas po to, byśmy jak najsumienniej działali na rzecz ojczyzny. No to zamykamy ten wątek, panie pośle, jeszcze trzeba oddzielić błędy od kłamstw. Pani marszałek, każdemu się zdarza. Ale tylko to jedno zdanie. Ale jeżeli są prawdziwe kłamstwa, takie kłamstwa, no hipokryzja, to jest najgorsze. I ta hipokryzja jest w naszej opozycji bardzo, bardzo znana. Jeszcze tak zwane mataczenie. To tak. Pani marszałek, bardzo proszę. Tak, ja dziękuję panie redaktorze. Ja
chciałabym jednak zwrócić uwagę na to, że w zasadzie my cały czas tutaj zajmujemy się przeszłością, a nie przyszłością, nie teraźniejszością. Ja się nie będę wdawała tu w te przepychanki między wami i w te wszystkie animozje między wami, no i między PiS-em a Platformą, bo to już jest naprawdę nie do zniesienia. Natomiast pan redaktor pozwoli mi, żebym w tych dwóch wątkach mogła krótko się wypowiedzieć. Mianowicie chodzi o to, że lewica właśnie w kwestiach energetycznych zrobiła ostatnio wydarzenie, które właśnie jest poświęcone przyszłości, mianowicie właśnie transformacji energetycznej, właśnie temu, co my jako Polska powinniśmy zrobić, żeby jak najszybciej odejść od paliw kopalnych, żeby można było, żebyśmy nie płacili za wojnę Putina, żebyśmy nie płacili za mordowanie Ukraińców przez Putina. Musimy, no, dużo jest tutaj do, że tak powiem, do zrobienia i stanie na stanowisko, że wszystko robicie dobrze i tylko tak można robić, jest oczywiście oczywistą nieprawdą. Ja słuchałam. Może pan chociaż troszkę kultury tutaj okaże i nie będzie przerywać. Dobrze, no, tak, troszkę, także poproszę troszkę. Chociaż o to troszkę. Dobrze. W takim razie. Także bardzo dziękuję. Więc rzeczywiście musimy postawić na zieloną energię. Zdecydowanie musimy od tych paliw kopalnych odchodzić. My mamy rozwiązania. Jesteśmy gotowi do tego, żeby w tej sprawie współpracować, ale nie ciągle brać udziału w tych jatkach, które tutaj rozpętujecie i naprawdę nie można z wami rozmawiać. A druga sprawa, jeśli chodzi o pana marszałka Grodzkiego. Ja się zgadzam co do tego, że on powinien przyjść jakiś moment, w którym on powinien, tak powiem, zabrać głos w tej sprawie merytorycznie, jakby odnieść się do tych oskarżeń. No to natomiast już się odniósł. Ja nie będę mecenasem pana marszałka, tak. Powiedział, że to jest nieprawda, że to są pomówienia. Natomiast fakt jest faktem, że my mamy problem z praworządnością i trudno się dziwić, że wobec prokuratury Ziobry, pana tutaj szefa, no tak powiem, naprawdę zgoda, gdyby on się zgodził na sam, prawda, bo mógłby sam zrzec się immunitetu, to rzeczywiście wszystkiego można by się spodziewać. No przecież to jest tak samo, jak Ukraina ma się zrzec swoich ziem na rzecz Rosji. Ale właśnie przez to, że przez Ziobrę nie mamy pieniędzy z KPO, nie mamy tu pieniędzy na przyszłość, to wszystko Ziobro. Nawet teraz już niby Izba Dyscyplinarna miała być rozwiązana. Miało być dzisiaj, panie redaktorze, posiedzenie komisji. Znowu jest przesunięty termin. Także wy ciągle odwlekacie, oszukujecie ludzi, opowiadając o tym, że już się dogadaliście, że już z komisją się dogadaliście, że już te pieniądze wreszcie będą. I co? I wszystko wskazuje na to, że nadal będziecie to blokować, nadal będziecie to utrudniać, a my będziemy tylko się smakiem obchodzić. Pani marszałek, nie. Ale pan czytał stanowiska pani von der Leyen. No, nie wynika z tego, że tutaj jest jakaś że zapadły jakieś bezwarunkowe decyzje w tej sprawie. Tam są te kamienie milowe uzgodnione. Jak one zostaną przyjęte, to okej. Jak na razie już wiele było takich momentów. Kiedy prezes Kaczyński powiedział, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana? Rok temu. I przez ten rok. Czy nie mówił prawdy? Nie, powiedzmy, jaki jest status wypowiedzi pana Kaczyńskiego, który mówił, że Izby nie będzie, a Izba Dyscyplinarna nadal funkcjonuje. Więc albo kłamał i nie miał zamiaru tego zrobić, mówiąc tak w kontekście kłamstwa, albo nie był w stanie. Z wami nie jest w stanie się dogadać. Także dogadajcie się też wewnętrznie w tej sprawie. Tak na szybcika próbuje liczyć w tej chwili. Rok temu prezes Kaczyński nie mógł tego powiedzieć, bo rok temu to my składaliśmy nasz wniosek o KPO i wtedy jeszcze mowy o Izbie Dyscyplinarnej nie było. No to niech będzie 9 miesięcy. No to tak, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. My tam poprosiliśmy, zdaje się, o 2 miesiące przedłużenia. To już liczę sierpień, wrzesień. W październiku powinna być najpóźniej decyzja. Tak. No to teraz w takim razie jeszcze w kwestii tego KPO panią zapytam tak.
Ponieważ te pieniądze z KPO, jak sama nazwa wskazuje, krajowe plany czy programy odbudowy po COVID-zie, gdybyśmy używali tej pełnej nazwy, one zakładały odbudowę gospodarek państw członków Unii Europejskiej po COVID-19. Nie będę wchodził już w uzależnienie tego od praworządności, licho to zostawiam bez komentarza. Ale czy w ślad za tym, że Komisja Europejska złamała termin 3-miesięczny na rozpatrzenie i zaopiniowanie naszego KPO, my powinniśmy dzisiaj od Komisji Europejskiej żądać odsetek? Nie, ja w ogóle nie, wie pan, to jakiś dziwny wątek tej dyskusji. Dlaczego dziwny? Nie, najważniejsze jest to, że pieniądze, które już są pieniądze, które powinny być nam przyznane w 2021 roku, zostały bezpowrotnie stracone. One mogły tylko w tym momencie być nam przyznane i nie zostały. I my rozmawiajmy o tych ogromnych stratach, za które jest odpowiedzialny rząd PiSu. No więc pani poseł, ale te zaliczki... Że tak powiem, przyznajcie się proszę państwa, piersi, tak, żeby, uderzcie to, się w te piersi, przyznajcie też, się do tej winy, też, do tych błędów, też, które popełniacie nie dali się... i zajmijcie, i rozwiążcie wreszcie ten problem. To tak, żebyście państwo się też nie dali zwieść wszystkiemu, co mówią politycy, to nie jest tak, że tych 770 miliardów złotych, czy nawet trochę więcej, licząc wzrost kursu euro, że one tak od razu do Polski spłyną w całości. Nie, nie. Nie, no, tam no, są transze, nie, no, które są zwane ratami. W związku z powyższym trochę poczekamy i to nie jest tak, że straciliśmy teraz te pieniądze. Szybko nie dostaniemy. Nie, za to, co miało przyjść, być na, przeznaczone na rok 2021, to już zostało stracone. Teraz to te transze mam... Zaliczki. Teraz zaliczkowo. To oczywiście no to właśnie. Będzie. No tak, ale... No, 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 ale to już jest, a właściwie ma być. Czy będzie, to nie wiadomo. Mamy jeszcze chwilę, to w takim razie o pieniądzach. Ja mogę uporządkować. Pani poseł, nie. Ale ja chciałbym się proszę się nie gniewać. Ale nie gniewajcie się państwo. Zostało nam 6 minut programu, a chcę poruszyć wątek, który jest niezwykle ważny, a mianowicie Komisja Europejska wspaniałomyślnie przyznała pieniądze dla krajów, które przyjmują uchodźców. Proszę sobie wyobrazić, że 5 państw, w tym Polska, dostanie, wiemy ile, 250 milionów euro. Czyli po 50 milionów euro na kraj. Czyli ile to jest? 200 milionów z okładem. Pani poseł Lenartowicz, co zrobić z tą zawrotną kwotą? Jak pomagać uchodźcom? Po pierwsze, obecny fundusz, który już był dużo wcześniej, zanim się wojna na Ukrainie wybuchła, wynosi 500 milionów euro. I w ramach tego funduszu my możemy się ubiegać, ale nie złożyliśmy wniosku. Pani poseł, nie, złożyliśmy wniosek. Nie, pan premier napisał list. Pani poseł, złożyliśmy wniosek 13 kwietnia tego roku. Polski rząd złożył wniosek do Komisji Europejskiej bezpośrednio na ręce Ursuli von der Leyen. W tym wniosku premier wnioskuje o 11 miliardów euro. 11 miliardów euro. A pani poseł Lenartowicz mówi o funduszu wynoszącym 519 milionów. To proszę mi dać dokończyć. Przede wszystkim, powtarzam dalej, to był list do Ursuli von der Leyen, gdzie pan premier domaga się środków i mówi, ile właśnie taką kwotę podaje, ile wydaliśmy. A w ramach tego instrumentu, który już działał, który jeszcze nie został zwiększony, przypadało 5,7 euro na każdy osobodzień de facto uchodźcy dla kraju. Myśmy takiego formalnego wniosku pani nie poseł, złożyli. Pani poseł, ale to pani się nie gniewa. 5,7 euro, to licząc nawet 6 euro i licząc nawet po 5 zeta za euro, to jest zdaje się 30 zł. A państwo polskie na dziś łoży po 40 dla osób indywidualnych, a hotele, pensjonaty dostają więcej. O czym pani mówi w ogóle? Proszę dać dokończyć. To był fundusz, który funkcjonował już dużo wcześniej. On został obecnie zwiększony do 10 miliardów euro i oprócz tego można uruchomić 2 miliardy euro. To dlaczego te pieniądze nie są uruchomione, pani poseł? Pytanie proste, bo pani idzie teraz przekazać. Pani poseł, proszę się nie gniewać, ale wie pani, ja jestem po, w cudzysłowie powiem, lekturze, po obejrzeniu stacji z prawdą w tle gdzieś tam i tam była rozmowa z panią komisarz od finansów, czy od praworządności, już pal licho, nieważne z kim. Nie, ale ta pani komisarz mówiła, że przecież Polska już dostała pieniądze i kraje, które przyjmują uchodźców, dostały pieniądze. Jakie pieniądze my dostaliśmy? Jak nie dostaliśmy nic?
właśnie chciałam powiedzieć, to była pani komisarz Ylva Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych. I co, i kłamała, tak? O możliwość, nie mówiła dokładnie o tym. Nie, powiedziała dokładnie, że pieniądze już są i można z nich korzystać. To gdzie te pieniądze są? A Polska nie korzysta. Pani poseł, jedyna dokładnie propozycja, którą ja polski rząd dostał. Pani poseł, ale ja panią proszę. Ale dobrze. Ponieważ nie pani jest niezwykle... Dzisiaj, pani poseł. Dzisiaj europoseł Rzońca w Polskim Radiu 24 powtórzył, że oprócz tych pieniędzy, które już były, no bo one już są, były wyasygnowane i można je już brać, oprócz tego są 2 miliardy z funduszu spójności. Pani poseł, skoro te pieniądze, można dzisiaj, brać, to proszę mi powiedzieć, pani poseł, skoro te pieniądze... Zapowiedział, co zapowiedział? Na dniach, i on się z tego cieszy, bo uważa, że będzie duże systemowe rozwiązanie zaproponowane. No tak, tylko dzisiaj, przypomnę, jesteśmy po 80 dniach wojny na Ukrainie. I to 83 dni zdaje się już za nami. Ale proszę jeszcze wiedzieć, że pewne pieniądze, które jeszcze ich nie ma w budżecie unijnym, muszą zostać uruchomione i one są refinansowane. No to pani poseł, to pieniądze są, czy ich nie ma? Proste pytanie. Naprzód pani mówi o 500... Podobnie jest KPO. Pani poseł, ale naprzód pani... Pieniądze nie. są, tylko Polska nie bierze... Pani poseł, ale proszę się nie gniewać. To chce mi pani powiedzieć, że Czesi też nie sięgnęli po te pieniądze. Sięgnęli, wyliczyli, tam bodajże zostało przyjętych 300 tysięcy ludzi, jeżeli mnie pamięć nie myli. I oni wyliczyli, Czesi, przyjęcie tych 300 tysięcy ludzi na 2 miliardy, bodajże 250 milionów euro. Też nie dostali ani pół euro, ani pół euro centa. Pani poseł, ale co wzięli? Tak samo propozycja, którą polski rząd otrzymał, brzmiała następująco. Macie pieniądze z funduszy spójności, poprzerzucajcie sobie i sobie możecie wykorzystać. O czym pani opowiada? A mam 98% wykorzystania. Oj, panie redaktorze, akurat na tym się znam. I wiem, co mówię, i mówię prawdę, i mówię to precyzyjnie. Pani poseł, to dlaczego w takim razie Ursula von der Leyen dzisiaj z pompą ogłasza, że zamiast uruchomienia 519 milionów euro, uruchamiamy 250 niecałe? Bo na te kwoty te kraje, które przyjęły uchodźców, złożyły wnioski. Te, które czyli co, chce mi pani powiedzieć, że Polska złożyła wniosek na 50 milionów? Kiedy ja mówię pani o 11 miliardach, Polska pani mówi o 50 milionach. Nie złożyła jeszcze żadnego wniosku. No, to jest teraz tak. To według logiki pani poseł. Polska nie złożyła żadnego wniosku, dostaje 50 milionów euro, no to jesteśmy szczęśliwi. Pan poseł Woźniak. Panie redaktorze, nie można składać wniosku o fundusze, których nie ma. No pani mówi, że pani się na tym zna. Proszę pani, no, proszę mi pogadać, jaka jest możliwość wystąpienia z wnioskiem przez państwo o jakieś środki Unii Europejskiej, jeżeli te środki są nieuruchomione, bądź nawet niewyodrębnione. No nie ma takiej możliwości, proszę pani. Najpierw Unia Europejska musi te środki uruchomić, a dopiero potem można występować z wnioskami, a dopiero potem jak najbardziej racjonalnie i uczciwie te środki wydawać. Mówicie, że nie ma w Polsce praworządności, a ja, proszę pani, powiem pani wszystkim naszym telewidzom. Już nie chcę mówić, że u nas jest najwyższa praworządność w Unii Europejskiej, ale jeżeli nie, to jest jedna z najwyższych. Proszę pani, jeśli kraje Unii Europejskiej, tej starej Unii Europejskiej, sprzedawały broń do Rosji, nie chcą odchodzić od paliw rosyjskich. Jeżeli pani Ursula von der Leyen instruuje, jak można obchodzić sankcje, które w 5 pakietach, a teraz 6 dyskutowane, nakładane są na Rosję. I pani mówi o praworządności, pani obwinia nas, że u nas coś jest nie tak. Proszę państwa, tu będziemy stawiali kropkę. Ja mam tylko jedną prośbę do wszystkich. I myślę, że każdy z państwa się ze mną zgodzi. Nie obrażajmy pani Polaków. Pani poseł, nie obrażajmy, bo myślałem też nie chciałbym... o tym, że w razie czego was ułaskawię. Pani poseł, nie chciałbym, żeby był ogląd sytuacji taki na koniec, że generalnie gdzieś tam wybrzmiało, poszło w przestrzeń publiczną, że prokuratorzy nie służą państwu polskiemu. Przypomnę, prokuratorzy również mają swój immunitet i prokuratorzy również służą państwu polskiemu. Państwu polskiemu. Wielokrotnie w imieniu państwa polskiego stawiają zarzuty na podstawie kodeksów, przepisów, które przyjmują polscy ustawodawcy. W związku z powyższym bardzo proszę, nie generalizujmy, tak samo jak prokuratorzy, tak samo sędziowie. Większość z nich, powiem inaczej, wszyscy z wyjątkiem czarnych owiec są wspaniali.
I tyle. Dziękuję Państwu. To był program Minęła 20. Dziękujemy. Przed nami. Mam niedosyt, panie redaktorze. W ostatniej turze nie zabrałem głosu. Nie da się ukryć. Też mam taki niedosyt. I nie da się ukryć przed nami.